Wyobraźmy sobie, że przychodzimy do kwiaciarni i chcemy kupić kwiatek w doniczce. Okazuje się, że w kwiaciarni są cztery rodzaje kwiatów sprzedawanych w doniczkach. To jest róża, tulipan, storczyk i lilia. Dodatkowo sprzedawca mówi, że każdy z tych kwiatów możemy kupić w doniczce w jednym z trzech kolorów. Możemy mieć doniczkę brązową, zieloną albo niebieską. No i teraz moje pytanie brzmi, ile różnych zestawów złożonych z kwiatka i doniczki możemy kupić? Tutaj zakupić? Ile jest różnych zestawów? No, jak zwykle zachęcam Cię do zatrzymania tworzenia filmu, wciśnięcia pauzy i samodzielnego zastanowienia się nad odpowiedzią na to pytanie. Właśnie, czyli mamy tak. Zastanówmy się. Mamy trzy kolory doniczek: mamy doniczkę brązową, mamy doniczkę zieloną, będę już pisał tylko pierwsze litery w skrócie, i doniczkę niebieską. No i teraz w brązowej doniczce możemy mieć każdy z tych kwiatów. Możemy mieć w brązowej doniczce różę. Możemy mieć w brązowej doniczce tulipana możemy mieć storczyka. No i możemy mieć lilię. Tak samo możemy mieć w zielonej doniczce różę tulipana. Storczyka i lilię. Każdy z tych zestawów. Będzie inny, bo będzie różnił albo rodzajem kwiata, albo kolorem doniczki. No i wreszcie w niebieskiej doniczce też możemy mieć każdy z tych kwiatów. Różę tulipana, storczyka i lilię. Czyli widzimy, że mamy cztery zestawy z brązową doniczką. Tutaj każdy z tych kwiatków jest w brązowej doniczce. Mamy cztery zestawy z zieloną doniczką, które różnią się. Rodzajem kwiatka. No i mamy cztery zestawy z niebieską doniczką. Czyli ile w sumie jest tych zestawów wszystkich razem. No tutaj są trzy kolory doniczek, tutaj mamy cztery rodzaje kwiatków, czyli liczba tych zestawów, jak widać, to jest 3 razy 4, czyli 12. Dla każdego koloru doniczki mamy cztery rodzaje kwiatków, albo dla każdego Rodzaju kwiatów mamy trzy kolory doniczek. Możemy też policzyć po prostu, jak już narysowałem te wszystkie zestawy, że jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.